Mój tata prowadził ciężarówki, tak jak i mój dziadek. Można by powiedzieć, że diesel mam we krwi. Za kółkiem spędziłem już ładnych parę milionów kilometrów. Teraz prowadzę własną firmę transportową. Jestem pewien, że ludzie zawsze będą potrzebowali transportu towarów. Tylko czy moje dzieci lub wnuki będą wciąż w stanie cieszyć się tym, tak jak ja? Pięknymi widokami, naturą, światem, który nas otacza? Coś musi się zmienić. Mówią, że LNG jest najlepszym paliwem alternatywnym na najbliższą przyszłość dla transportu długodystansowego. Jego spalanie jest czystsze niż w przypadku starego diesla, więc moja ciężarówka na LNG może ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Tak, mogę pomóc już dziś. Oczywiście każdy kierowca ma swoją ulubioną markę czy model, ale bez obaw, wiodący producenci sprzedają już wersję LNG swoich pojazdów, tak by wszyscy byli szczęśliwi. Mają bardzo podobną moc, osiągi i zasięg do ciężarówek z silnikiem diesla. Mają też pewne nieoczekiwane zalety. Na przykład silnik na LNG jest cichszy, co docenią praktycznie wszyscy, zwłaszcza w miastach. Z początku miałem swoje wątpliwości, jak każdy. Fajnie to wszystko brzmi, ale pokażcie mi stacje paliw, gdzie sprzedają to cudo. No to mi pokazali. Takich stacji jest więcej niż sądziłem. Shell ma już LNG na stacjach wzdłuż głównych tras i to w całej Europie, a takich stacji jest coraz więcej. Tankowanie wygląda inaczej, ale nie jest to jakiś kosmos. Jest proste, szybkie i bezpieczne. Mam też kartę Shell Card, dzięki której mogę łatwo kontrolować swoje wydatki na paliwo w całej Europie. Wiem, co teraz musisz myśleć. Ile to wszystko kosztuje? Czy nie taniej pozostać przy dieslu? Okazuje się, że niekoniecznie. Ciężarówka LNG może być dziś droższa w zakupie, ale będzie tańsza w utrzymaniu, więc w dłuższym okresie możesz oszczędzić. To był dobry wybór. Jeżdżę teraz na LNG.